Po raz kolejny zorganizowaliśmy w tym roku spotkanie dla naszych klientów. Dzisiaj w scenerii bardzo zimowej mieli okazję pojeździć, przetestować, spróbować samochody z napędem na 4 koła. Zaczynając od najmniejszego GLA, przez GLC, GLE do największego GLS-a. Start mieliśmy w Szyrku, pojechaliśmy właściwie pod sam szczyt Klimczoka i to był taki naprawdę trudny kawałek, bardzo wymagający, drogami właściwie gruntowymi. Zjechaliśmy do Szyrku przez przełęcz Salmopolską, potem Zameczkiem, czyli kultowym kawałkiem znanym choćby z rajdu Wisły, przez Kubalonkę i pojechaliśmy sobie na Złoty Groń, do nowej stacji narciarskiej. Mieliśmy prezentację naszych zaprzyjaźnionych GoProwców, to ludzie, którzy też korzystają ze sprzętu Mercedes-Benz. I zorganizowaliśmy dla klientów możliwość zarówno pojechania w bardzo ciekawym terenie, na którym normalnie nie mają dostępu, jak i poznania od zaplecza, od kuchni tego, jak wygląda praca GoProwców i jak ciężka i odpowiedzialna jest to praca. Aura, która chyba sprzyjała i poznaniu samochodów, i fajnej zabawie, poznaniu również swoich możliwości jako kierowcy. Myślę również, że fantastyczna integracja, bo na tej trasie, mimo wszystko bardzo wymagającej, należało się skupić, zadbać o swoje bezpieczeństwo, swoich współpasażerów. Fajnie naprawdę to wyszło, bo można było pokazać ten potencjał sprzętu i myślę, że fajna zabawa. Jazda rewelacyjna, każdy Mercedes, to jest klasa po prostu. Mogliśmy sprawdzić to w ekstremalnych warunkach, naprawdę wysoko w górach, no w śniegu. Było pięknie, bajkowo, zimowo. Przeżycie dla mnie naprawdę bardzo wielkie. To, co potrafi ten samochód, to jest coś nie do opisania. Myślałem, że tu pojedziemy o tak sobie, a tu jest naprawdę ekstrema. Przynajmniej w moim wykonaniu była to ekstremalna jazda. Bardzo udany, bardzo owocny dzień.